Możemy sobie może rozpocząć dzisiejszą debatę. Bardzo bym prosił osoby, które na przykład mają wyłączoną obraz, żeby ten obraz włączyć. Oczywiście mówię tutaj o prelegentach, a nie o słuchaczach. Witam wszystkich bardzo serdecznie na debacie zatytułowanej Perspektywy rozwoju organizacji pozarządowej i największe wyzwania trzeciego sektora. Dzisiejsze wydarzenie, jak Państwo są zapewne doskonale poinformowani, jest możliwe dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności, a konkretnie z programu FIO, przepraszam, dzisiejszą debatę sfinansowaną ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030, czyli program PRO. Chciałbym bardzo serdecznie przedstawić i powitać wszystkich naszych mówców. Przede wszystkim na początek chciałbym powitać gospodarza, czy też gospodynię dzisiejszej debaty, panią Małgorzatę Bogusz, prezes Fundacji Kulskich oraz Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych, a także członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Chciałbym również powitać panią Justynę Ochędzan, która również jest członkinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, jak również prezesem Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej. Witamy serdecznie. Panią prezes, witam również pana Tomasza Molińskiego, czyli dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także witam pana Krzysztofa Patera, który to pan Krzysztof Pater jest przewodniczącym z Związku Harcerstwa Polskiego. Bardzo serdecznie witamy. I ja może zacząłbym od pytania do pana, do pani prezes Małgorzaty Bogusz. Oto, jeżeli pani prezes, zacznijmy może od kwestii ukraińskiej. Mijający rok był rokiem, kiedy trzeci sektor był w stanie pokazać to, co jest chyba najlepsze, czyli odpowiedzieć na problem, wyzwanie społeczne związane z przybyciem milionów uchodźców na Ukrainę. Znaczna większość organizacji pozarządowych, chyba wszystkie, które mamy tutaj obecne, się w tą pomoc włączały. I może ja bym zaczął od tego pytania, czy jak to wydarzenie, w jaki sposób, jakie możemy wyciągnąć z tego refleksje, wnioski na przyszłość? Jak tutaj pokazało to najmocniejsze strony trzeciego sektora, jakie ujawniły się ewentualnie słabości i co z tego możemy wnieść na przyszłość? Jaki to jest punkt zaczepienia? Bardzo proszę, pani prezes, oddaję głos pani Małgorzacie Bogusz. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu wszystkim jednocześnie za przyjęcie zaproszenia do naszej debaty. Przede wszystkim, kiedy mówimy o odpowiedzialności trzeciego sektora w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, możemy powiedzieć sobie, że my jako organizacje pozarządowe, przede wszystkim działające w Polsce, ale też my jako Polacy zdaliśmy egzamin. Jesteśmy wzorem dla wszystkich krajów, zarówno europejskich, o czym słyszymy, zwłaszcza w tym naszym wspaniałym gronie z panią prezes Ochędzan i przewodniczącym Paterem, jak wiele polski trzeci sektor zrobił dla Ukrainy. Egzemplifikacją tego, jak bardzo trzeci sektor był zaangażowany w pomoc dla uchodźców, uchodźców ukraińskich i w ogóle w zaangażowanie w pewnym sensie w ograniczenie konsekwencji tego konfliktu zbrojnego w kategorii społecznej wydarzyło się wczoraj poprzez wręczenie nagród przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Civil Society Award dla najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych w Europie. Jedną z nagród otrzymało ZHP, czy osobiście gratulujemy przewodniczącemu Paterowi.
jednocześnie od razu musimy pogratulować przewodniczącemu Paterowi tego, że został wybrany na wiceprezydenta EKS-u. To wielki zaszczyt, Krzysztof, móc z Tobą zasiadać w tej instytucji i wielki honor dla Polski, że mamy kolejnego przedstawiciela tak wysoko w strukturach unijnych, więc tutaj ja osobiście składam wielkie gratulacje i myślę, że Państwo się do tych gratulacji również przychylą. Natomiast wracając do podstawowego pytania zadanego przez panie dyrektorze. Od samego początku agresji Rosji na Ukrainę, to co polskie społeczeństwo zrobiło, ale to co zrobiło polskie społeczeństwo obywatelskie, to było wydarzenie bez precedensu. Każde, nawet najmniejsze organizacje starały się pomóc na granicy polsko-ukraińskiej, przyjmowały uchodźców. Robiły to wielkie organizacje, robiły to małe organizacje, każda z nich dołożyła do tego swoją cegiełkę. Ważne jest to z punktu widzenia takiej organizacji jak moja, która nie jest wielka, że mówimy o tym, że taka pomoc nawet niewielka, organizowanie drobnych konwoi, niewielkich konwoi z pomocą humanitarną do Ukrainy, przewożenie i kupowanie sprzętu medycznego, dostarczanie leków, przywożenie uchodźców, pomoc dla pojedynczych osób, 10, kilkunastu, na przykład to, co my zrobiliśmy, pacjentów onkologicznych i przewiezienie ich do szpitala w Lublinie, to są elementy bardzo drobne, biorąc pod uwagę skalę pomocy, jaką wielkie i mniejsze organizacje pozarządowe w Polsce zrealizowały. Niemniej te właśnie małe działania dają taką możliwość i są takim programowym działaniem mającym na celu pomoc w tak wielkim kryzysie. Jest to w pewnym sensie emanacja możliwości trzeciego sektora. Wielkie organizacje takie jak ZHP udzielały i udzielają pomocy w sposób bardzo szeroki. Małe organizacje również wspierają tę działalność. To finalnie doprowadziło do tego, biorąc pod uwagę też właśnie nasze zaangażowanie. Oczywiście strona rządowa zrobiła swoje, jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe, one się bieżąco dzieją. Wiem, jaka była początkowa reakcja Unii Europejskiej. Teraz jesteśmy bardzo zadowoleni, jak sprawa ukraińska i też sprawy polskie w tym kontekście są na tej agendzie unijnej bardzo wysoko. Niemniej jednak te aktywności doprowadziły do tego, że w Polsce nie mieliśmy obozów dla uchodźców, tylko ci uchodźcy, którzy trafili do nas, a trafiło zgodnie z danych z października 2022, danych Komisji Europejskiej, do Europy, do krajów Unii Europejskiej 7,4 miliona uchodźców, z czego tak właściwie na stałe w Polsce zatrzymało się ponad 1,5 miliona z nich. Nie wiemy o tym, żeby pojawiły się jakiekolwiek zorganizowane centra dla uchodźców w kategorii obozów dla uchodźców. Wszyscy trafili albo do organizacji domów prowadzonych przez organizacje trzeciego sektora, albo trafili do domów Polaków. I to wydaje mi się, że z punktu widzenia naszego zaangażowania, sektora właśnie NGO, z każdej strony jest wielkim osiągnięciem i osiągnięciem, o których mówi Europa i mówi świat, mówią o tym najwięksi liderzy światowi, że to jest coś, co spowodowało, że o Polsce w kontekście wojny na Ukrainie mówi się w bardzo pozytywny sposób, również na salonie europejskim. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Pani Prezes. No, jakby nachodzi na myśl taka refleksja, że to społeczeństwo obywatelskie, ta mnogość zarówno indywidualnych jednostek, jak i organizacji, no to można to powiedzieć zgodnie z mottem amerykańskiego Senatu et pluribus unum, z wielu jeden, czyli mimo iż każdy działał niezależnie, to jednak ta koordynacja była, myślę, wzorcowa, bezprzykładna. Jest to pewien wzór, myślę, na pewno europejski, a przypuszczam, że również światowy. Ja bym teraz oddał głos pani Justynie Ochendzan z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej oraz również z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Ja od razu przyznam się, że z panią Justyną Ochendzan mam również przyjemność współpracować na niwie Rady Działalności Pożytku Publicznego, która ostatnimi czasy była bardzo zajęta pewnym procesem. Chodzi o proces przeprowadzenia wyborów do komitetów monitorujących programy unijne. Ta pierwsza, najtrudniejsza faza procesu się zakończyła. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że udało się w bardzo krótkim terminie ustawowym 45 dni, na który zresztą organizacje pozarządowe zwracały uwagę, że jest zbyt krótki,
zgodnie z wszelkimi procedurami dokonać wyboru bardzo reprezentatywnego grona organizacji pozarządowych. Natomiast to nie jest koniec drogi, tylko to jest pewien początek, ponieważ nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych daje organizacjom pozarządowym olbrzymie możliwości zaczerpnięcia z tego źródła, ale istnieją też pewne wyzwania, pewne problemy, więc ja bym bardzo prosił panią przewodniczącą o głos i wypowiedź w tym temacie, jakie pani widzi szanse największe, jakie widzi pani największe zagrożenia, jak te ewentualne zagrożenia w jaki sposób można zmitygować. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że to pytanie jest w takim bardzo szerokim kontekście całego sektora i mogę odnosić się do różnych wątków, również do wojny na Ukrainie i tego, że w Polsce nie było obozów dla uchodźców. Ja taki obóz prowadziłam na dwóch halach sportowych o przepustowości 1,350, druga 200 osób. I jak słyszę właśnie, nie było obozów, to fakt, bo my nie mamy infrastruktury. To, z czym się zderzyliśmy, również jako organizacje, bo ja tam sieciowałam kilkanaście organizacji, zderzyliśmy się z tym, że przy takiej masie uciekających osób, bo tak stricte to nie można mówić o uchodźcach, sensu stricto, no to faktycznie nie mieliśmy tej infrastruktury. Ja tego tematu dotknęłam, jak się zajmowałam grupą 140 Afgańczyków, rodzin, które uciekały, kiedy NATO się wycofywało stamtąd i Amerykanie, i wtedy już przepustowość jakby sięgnęła zenitu, bo 1000 przecież też rodzin zostało, 1000 osób zostało też sprowadzonych w ramach naszego polskiego kontyngentu. Ty, Gosiu, mówiłaś 1,5 miliona. Słuchaj, my szacujemy jako organizacje socjalne, że to może być nawet 3 miliony ze względu na migrację, na te podróże, które faktycznie są i się odbywają, no i głównie przez Polskę. No jesteśmy po prostu krajem tranzytowym i ja się spotkałam już ze statystyką mówiącą o ponad 10 milionach, więc to liczenie to jest jeszcze przed nami. Umówmy się, nieszczelne to jest, niby teraz ma specustawa się zmienić. 15 już wczoraj się w takim razie zmieniła. Miało to być uszczelnione. Chciałabym powiedzieć o komitetach monitorujących. Szymon tutaj zniknął nam z wizji, co prawda, ale myślę, że... Jestem, ciągle słyszę. Myślę, że o tym warto mówić. Teraz też jest taki moment przełomowy, bo wiemy już, że Polska otrzyma środki z Unii Europejskiej. Tak myślę, że to już taka jest decyzja chyba. Już taka na szczycie zapadła, co jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. No i rola organizacji pozarządowych na etapie po pierwsze programowania. To programowanie to był cały zeszły rok. Cały zeszły rok, pamiętam od marca, umowa partnerstwa. Najpierw taka wersja bardzo, bardzo robocza. Później KPO, cały proces wysłuchań. Przecież tych wysłuchań było bardzo dużo. Później były te zwrotne wysłuchania, takie bardziej a la konferencje, więc tam ludzie narzekali, że słaba była responsywność. Później znowu wróciła umowa partnerstwa i fundusze, właśnie komitety monitorujące. Jesteśmy w samym środku procesu, jeżeli chodzi o regiony, o wybór regionalnych komitetów, bo tak jak Szymon zauważył, wszystkie programy kluczowe poza obszarami wiejskimi i pomocą żywnościową de facto już są właściwie na ukończeniu, ukończone bądź na kończeniu. Natomiast w regionach jesteśmy mniej więcej jeszcze, wydaje mi się, że nawet do połowy chyba nie doszliśmy. Dużo jest błędów, dużo jest bardzo pomyłek formalnych, strasznie skomplikowaną procedurę stworzyliśmy taką maksymalnie demokratyczną, jak się dało, ale tego czasu po prostu, te 15 dni się bardzo odczuwa, bo mamy mniej czasu niż w poprzednim okresie programowania na wybór. Jakie są wyzwania? Wyzwania są, bym powiedziała, w obszarze funduszy unijnych, których będzie bardzo dużo, bardzo dużo. Wyzwaniem jest to, żeby mądrze wydawać pieniądze i żeby organizacje również wpisywały się w pewne trendy. My tu z Gosią i z Krzysztofem jesteśmy w tej brukselskiej bańce, i wiemy, że digital transition i green transition, czyli transformacja technologiczna i zielona, to są te dwa cele. Nie wojna, słuchajcie. Żadna wojna, ich to w ogóle nie interesuje. Po prostu ta bańka zielona, ta bańka technologiczna, miliardy euro, miliardy z KPO i też z funduszy innych. I to trzeba wykorzystać, bo jak byliśmy przecież w Ostrawie, Krzysztof, ty byłeś, tygoś chyba nie, oni już od lat te pieniądze świetnie wykorzystują na transformację energetyczną. U nas jeszcze naprawdę się mało o tym mówi. Teraz Kuba Wygnański chyba ze Stocznią razem robili taki proces jakby wysłuchania czy
coś tam gdzieś na Facebooku widziałam, ale właśnie chodzi o takie, wiecie, już myślenie latami, tak samo elektrownie jądrowe. No dobrze, za 10 lat, no to wiecie, w ciągu 10 lat to się może tyle rzeczy zmienić, że to faktycznie. I tutaj jest nisza dla organizacji, które również się w tej tematyce specjalizują, nie na zasadzie, wiecie, łaty ekoterrorystów, tylko również wyspecjalizowanych organizacji we wdrażaniu technologii, bo to jedno z drugim jest bardzo związane. U nas kwestia przecież niby robotyzacji i automatyzacji jest, no nie wiem w sumie na jakim poziomie, na poziomie dokumentów strategicznych na wysokim poziomie, na poziomie wdrażania słabo, słabo, dlatego ta nowoczesna gospodarka, obszary cyfrowe, one są też ważne, ale właśnie w połączeniu z zieloną transformacją, bo to również jest kwestia po prostu też technologii takiej bardziej wyspecjalizowanej. Wyzwań oczywiście w obszarze rynku pracy, zawsze jest ten strach, czy automatyzacja wykluczy człowieka, jak to wpłynie na rynek pracy, jak to wpłynie na organizację. Ja właśnie widzę, że organizacje na razie nie wchodzą praktycznie w te zielone rzeczy i w ogóle nie mamy prawie takich silnych, zauważcie, organizacji właśnie w obszarze technologii, w obszarze sztucznej inteligencji, w obszarze automatyzacji, w obszarze cyber data, jako też jakby też rozwiązania kwantowe i tak dalej, i tak dalej. Tu nie ma organizacji. To jest nadal, wiecie, uczelnie, ok, jakiś biznes, ale organizacji jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo mało. No i nowe wyzwania społeczne, bym powiedziała, one stają się coraz bardziej holistyczne, kategoria wykluczeń jest już inna, to nie jest tak, że jak to się kiedyś mówiło, patologia społeczna wygląda teraz inaczej, ma również twarz intelektualisty i intelektualistki jako osób uzależnionych, czasami od alkoholu, czasami od innych rzeczy, od seksu, można też być uzależnionym od różnych rzeczy, że tak powiem, nie, a przepraszam, czy taki streaming jest? Nie, 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 ale wszystko się nagrywa, panie przewodniczący. Pozostańmy na poziomie alkoholu. Tak, na przykład alkoholizm kobiet jest inny niż alkoholizm mężczyzn i dużo mówi się o tym, że kobiety sukcesu też jakby mają problem z alkoholem. To nie wiem, Gosiu, czy potrafię ci kiwasz głową chyba. Nie, to taki żarcik oczywiście. Potwierdzam, że badania tak wskazują i tutaj o tym, zwłaszcza biorąc pod uwagę doświadczenie moje w zakresie zdrowia publicznego i pracy również badawczej na Uniwersytecie Medycznym związanych z tym, w jaki sposób nowe uzależnienia się tworzą i w jaki sposób jest nowa ta metodologia uzależnień wśród pracujących, zwłaszcza kobiet i młodego pokolenia, potwierdzam, tak jest. Wiecie, jako socjolożka staram się mniej więcej być na bieżąco, zwłaszcza w tych statystykach publicznych. Więc te wyzwania, jakby ta rzeczywistość się bardzo zmienia. Mnie intryguje właśnie ta bańka technologiczna i zielona, dlatego że my będziemy, jak na którymś ze spotkań ostatnich powiedziałam, systemowo wtłaczani w to myślenie. I to jest ważne, żebyśmy na przykład z poziomu tego typu spotkań, które ma też służyć temu, żeby określać pewne cele na przyszły rok, też jakby pokazywać pewne trendy, to też jest istotne, żebyśmy zadbali o to, żeby pieniądze również trafiały do organizacji. Ja pamiętam negocjacje z dyrektor Szczepańską, która jest od nowoczesnej gospodarki, od Fenga. I to moją zasługą skromną jest to, że w każdym obszarze zostały wpisane organizacje pozarządowe jako te, które mają prawo sięgać po te środki. To są specyficzne środki, bo to jest właśnie B plus R i jeszcze plus I. Oczywiście także w kontekście technologicznym, no bo to są jakby środki również dla przedsiębiorców, ale to jest też istotne, żeby w komitetach monitorujących również pomóc wydobyć taki potencjał z organizacji. Myślę, że to jest też to, co jest ważne, no to jest jakby monitorowanie tego, co się dzieje w regionach, bo Polska, no to wiecie, co to jest Polska, tak? No, w nomenklaturze funduszy unijnych to są przede wszystkim regiony, no i jakaś tam czapa też środków ogólnopolskich, a umówmy się, nawet mniejszych często niż w tych regionach. Więc to jest także istotne, takie wyświechtane hasło jak zrównoważony rozwój tutaj akurat na poziomie tym regionalnym, bo niby te cele FSU plus czy środków w ogóle spójności, one są określone, natomiast no to też jakby chodzi o to, żeby wyrównywać pewne szanse. Tak samo u nas jest przecież, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji jest możliwy do wydatkowania w tych obszarach właśnie takich właśnie górniczych. No to jest, uważam, przepraszam, powiem to głośno, to jest społeczny problem nierozwiązany. Jakby odpychanie tej perspektywy, jakbym powiem jak Margaret Thatcher, zmiany są potrzebne
i są na to pieniądze w przypadku przynajmniej Unii. Ale to jest na przykład w Polsce problem nieprzepracowany społecznie na poziomie pewnych polityk, takich też na poziomie regionalnym również, pewnego przeprofilowania gospodarki. Więc to jest ważne, żeby też być aktywnym w tych komitetach monitorujących, żeby też po prostu zabierać głos i starać się też wpływać tak, żeby jak najwięcej jednak pieniędzy, powiem dość tak konkretnie, żeby jak najwięcej pieniędzy po prostu trafiało do organizacji pozarządowych, bo organizacje pozarządowe nadal nie są jakimś beneficjentem oszałamiająco wielkim, a przynajmniej w tych obszarach EFS-u plus, co najmniej, tak jak mówię, no to my powinniśmy być głównym biorcą tych pieniędzy, a nie jakieś wyspecjalizowane korporacje, że tak się wyrażę, mielące projekty na pęczki, jak to mówią. Dzięki. Bardzo dziękuję pani Przewodnicząca. Na szereg wątków zostało poruszonych, bardzo ważnych, natomiast to, co też mocno wybrzmiewało, to kwestie finansowe, finansowanie organizacji pozarządowych, ale też kwestia pewnej transparentności, przejrzystości, jeśli chodzi o wybory do programów regionalnych do komitetów monitorujących, bo tam faktycznie dużo jest pewnych, delikatnie rzecz mówiąc, niedoskonałości, nad czym bardzo intensywnie Rada Działalności Pożytku Publicznego pracuje i pilnuje, żeby do tego nie dochodziło. A oba te dwa wątki, tak się składa, myślę, warto zaadresować również do dyrektora Tomasza Molińskiego, dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, który to departament opiekuje się, obsługuje Urząd Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego, który z kolei to, jego, którego programy za pośrednictwem NIW-u, Agencji Wykonawczej, mocno wspierają trzeci sektor. Ja bym pana dyrektora prosił może o wypowiedź w dwóch wątkach. Po pierwsze, jak pan uważa, czy istnieje potrzeba dalszego zwiększania finansowania do trzeciego sektora? W jakich kierunkach to zwiększenie powinno iść? Oraz kwestia transparentności, no bo za pieniędzmi, wiadomo, zwłaszcza publicznymi, idzie zawsze przejrzystość. Jaka jest pańska wizja trzeciego sektora? W jaki sposób ta przejrzystość powinna wyglądać? Też tak, żeby z jednej strony zrównoważyć jawność finansów publicznych, no i ogólnie jawność polegające na tym, że organizacje, które zabierają głos, mają wpływ, no powinno to być transparentne, jakby na rzecz kogo działają, a z drugiej strony kwestie pewnej jednak ochrony prywatności, ochrony darczyńców, bo nie każdy może chcieć, może część osób chce tak biblijnie, żeby jedna ręka nie wiedziała, co wie druga. I jak to zrównoważyć? Panie dyrektorze, bardzo proszę. To najpierw zacznę od odpowiedzi na to pytanie, czy istnieje potrzeba zwiększania finansowania organizacji pozarządowych. No, potrzeba pewnie istnieje zawsze i potrzeby zawsze będą nieograniczone, zwłaszcza jeżeli zapytamy o to samych zainteresowanych, czyli przedstawicieli NGO-sów. Natomiast ja bym zaczął może od takiej optymistycznej oceny obecnej sytuacji, czyli obecnych szans NGO-sów na pozyskiwanie środków na swoją działalność, bo uważam, że mamy największe w historii, że organizacje pozarządowe mają obecnie największe w historii takie możliwości, by środki finansowe na swoją działalność znajdować. I mam tu na myśli zarówno takie możliwości pozyskiwania środków publicznych, środków państwowych czy samorządowych, ale również środków unijnych i środków z różnych źródeł prywatnych, z różnych zbiórek, z różnych darowizn. Znaczy, wydaje mi się, że wraz z rozwojem sektora obywatelskiego w Polsce te możliwości wzrastają. I coraz bardziej już zadajemy sobie pytanie nie tylko jak zwiększać finansowanie NGO-sów, ale jak również poprawiać efektywność wydatkowania tych środków i jak sprawiać, by one trafiały do tych organizacji, które rzeczywiście są w stanie za te pieniądze osiągnąć najlepsze efekty, najbardziej pożyteczne publicznie. No oczywiście to finansowanie powinno dalej rosnąć, bo rośnie rola NGO-sów w Polsce i ta rola będzie rosnąć. Wiemy, że ten sektor, trzeci sektor w Polsce 30 lat temu de facto nie istniał. Polska wraz z tym, jak stawała się państwem coraz bardziej demokratycznym, to rola NGO-sów w Polsce rosła. Ten pierwszy sektor władzy coraz bardziej dzieli się różnymi zadaniami ważnymi społecznie z NGO-sami. No a wraz za tym muszą mieć środki, tak, żeby NGO-sy miały z czego te zadania pożytecznie publicznie realizować. Tak jak pan dyrektor prowadzący tutaj wspomniał, ja reprezentuję dzisiaj Komitet do Spraw Pożytku Publicznego,
komitet, który między innymi zajmuje się tworzeniem, przygotowywaniem, wdrażaniem programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, czyli upraszczając, programów dotacyjnych różnorodnych. Te programy dotacyjne są realizowane przez agencję wykonawczą, którą komitet nadzoruje, przez Narodowy Instytut Wolności. I od 2017 roku, kiedy NIF powstał, kiedy powstał też komitet, liczba środków rozdysponowywanych do NGO-sów za pomocą tych programów znacznie wzrosła. My w tym momencie, kiedy sobie podliczamy, ile w ciągu 5 lat NIF rozdysponował, to zbliżamy się do 1 miliard złotych. Ten miliard prawdopodobnie nam na początku przyszłego roku zostanie przekroczony. Jeżeli chodzi o liczbę pojedynczych dotacji, to ich jest już ponad 5 tysięcy. A mamy w Polsce NGO-sów, no różnie to jest liczone, ale gdzieś tam powiedzmy między 100 a 150 tysięcy NGO-sów. No i sam Narodowy Instytut Wolności w ciągu ostatnich 5 lat 5 tysięcy dotacji przyznał, a nie jest to oczywiście jedyny podmiot, który takie dotacje oferuje organizacjom pozarządowym, więc wydaje mi się, że skala tego wsparcia jest dość duża. Na sam przyszły rok planujemy około 200 milionów złotych rozdysponować w ramach programów NIW-u. Pytał pan dyrektor, w jakim kierunku to wsparcie dalej będzie szło. Wydaje mi się, że to wsparcie będzie szło w kierunku takich narzędzi wspierania ukierunkowanych już na pewne specyficzne, określone rodzaje organizacji pozarządowych albo rodzaje działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe. My już w NIW-ie zaczynaliśmy od takich programów horyzontalnych, czyli adresowanych do całego sektora obywatelskiego, programów FIO i programów PRO. Natomiast w ostatnich latach coraz więcej powstaje programów, które są dedykowane węższym grupom i uprawnione do startowania w tych konkursach są tylko konkretne rodzaje NGO-sów. Na przykład mamy program ROHIS dla organizacji harcerskich, skautowych, mamy program dla uniwersytetów ludowych, mamy program nowy program dla organizacji poradniczych, program dla organizacji młodzieżowych, no i jeszcze kilka takich programów. I wydaje mi się, że w kolejnych latach, pewnie również w tym nadchodzącym 2023, możemy spodziewać się coraz większej liczby takich programów kierunkowych. I to jest dobra wiadomość, bo pozwoli to dotrzeć czasami do tych organizacji, którym trudno jakoś konkurować w tych konkursach, które obejmują wszystkie podmioty obywatelskie. I wydaje mi się, że również łatwiej będzie pewne cele realizować i tak te programy przygotowywać, by rzeczywiście te środki były wydatkowane zgodnie z potrzebami państwa, z potrzebami społeczeństwa. To tyle może, jeżeli chodzi o kwestię pozyskiwania środków, czyli jak najbardziej potrzeba jest i na pewno też będzie kontynuowana realizacja programów dotacyjnych. I to, czego możemy się spodziewać, to rosnącej liczby tych programów i pewnie rosnącej puli rozdysponowanych środków. Może jeszcze jedno zdanie. Oczywiście nie tylko Komitet do Spraw Pożytku takie środki rozdysponowuje. Ja o tym mówię, bo to jest mi najbliższy podmiot, ale oczywiście są też inne państwowe resorty, różne agencje takie środki rozdają. Mamy tutaj między innymi sukcesy mikrograntów dla kół gospodyń wiejskich w ostatnich latach, sukcesy dotacji z Narodowego Centrum Kultury i mamy coraz większą liczbę programów w różnych ministerstwach i mamy to też na innych poziomach te programy. Natomiast kwestia transparentności. Zdecydowanie jest to sprawa, która się łączy z tym, że te środki finansowe w dyspozycji organizacji pozarządowych są coraz większe. Jeżeli NGO-sy mają coraz więcej pieniędzy, no to społeczeństwo domaga się, by jeszcze bardziej się temu przyglądać i oczekiwanie tego, by te środki były wydawane w sposób uczciwy, transparentny i też po prostu celowy jest coraz większe. Na pewno jakimś takim zagrożeniem dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dla rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce jest jakiś taki wybuch potencjalnej afery związanej z nieuczciwym wydatkowaniem pieniędzy przez jakąś organizację pozarządową. Ja takich afer z ostatnich paru lat, takich głośnych, nie kojarzę, ale potrafię sobie wyobrazić, że jeżeli kiedyś wyjdzie na jaw, że jakaś, nie wiem, organizacja charytatywna na przykład zbierała środki dla dzieci biednych, a wydała to w jakiś inny sposób, albo że jakaś organizacja pozarządowa dostała środki z jakichś źródeł zagranicznych, które tutaj miały na celu
jakieś nieczyste interweniowanie w polską politykę, no bo nie wiem, jakieś NGOsy, które są powiązane ze spółkami i że tam te środki były jakoś dziwnie wydawane w celu optymalizacji podatkowych. No takie rzeczy mogą, takie afery, jeżeli wypukną gdzieś na w opinii publicznej, to mogą bardzo uderzyć w cały sektor i zniszczyć zaufanie do organizacji pozarządowych. Więc my wszyscy powinniśmy mieć jako jakiś taki cel zwiększanie transparentności i zwiększanie tutaj poczucia wśród obywateli, że też organy państwa mają nad tym jakąś kontrolę i nie dopuszczą do takich sytuacji. My jako Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, jak pewnie Państwo wiedzą, już od kilku lat toczymy pracę nad ustawą, która ma na celu właśnie ten problem transparentności zaadresować. To jest ustawa o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Akt prawny bardzo trudny do przygotowania, ponieważ on całkowicie wywraca do góry nogami obecny system, w jakiej organizacje pozarządowe się sprawozdają. My tam za cel postawiliśmy sobie nie tylko zwiększenie transparentności, ale też uproszczenie tych wszystkich obowiązków sprawozdawczych. A z racji tego, że mamy bardzo dużo rodzajów organizacji pozarządowych w Polsce i one wszystkie mają różnorodne te obowiązki sprawozdawcze, ten charakter jest różny, w różny sposób one są składane, w różnych terminach, do różnych podmiotów, różne podmioty to kontrolują. No to nie jest łatwo to wszystko ujednolicić i my mamy mnóstwo uwag ze strony społecznej, ze strony organizacji pozarządowych i mnóstwo uwag również od resortów do projektu tej ustawy, więc te prace toczą się dość wolno, no żeby tutaj nie wylać dziecka z kąpielą. Niemniej na pewno będą kontynuowane i mam nadzieję, że koniec końców będzie to taka istotna cegiełka do zwiększenia tej transparentności. To tyle z mojej strony. Dzięki. Bardzo dziękuję. Widzę, że się pani prezes Małgorzata Bogusz zgłasza. Zaraz oddam głos. Skomentuję krótko wypowiedź pana dyrektora. No ja myślę, że fakt, że prace nad regulacją trwają długo, jest czymś dobrym. No, w dobie inflacji prawa, czasem można już powiedzieć biegunki legislacyjnej, to, że akt prawny jest długo, tak pieczołowicie przygotowywany, konsultowany z trzecim sektorem, jest czymś wyróżniającym się na plus, więc my to też jako trzeci sektor bardzo to, myślę, doceniamy. Ja chciałbym teraz oddać głos osobie, którą można nazwać pewnym nestorem trzeciego sektora w Polsce, dlatego też tak jak Gandalfowi na Wielkiej Radzie u Erlanda go oddaję mu głos jako czwartemu w kolejności, bo jest to właśnie głos najzaszczytniejszy i najistotniejszy. Chciałem się zapytać pana Krzysztofa Patera. Też od razu pozwolę sobie zadać dwa pytania. Pierwsze dotyczące tego tutaj można powiedzieć wielkiego sukcesu w związku z wyborem na wiceprezydenta EKS-u odpowiedzialnego za Commission for Financial and Budgetary Affairs. Jak ta funkcja i ta rola może wpłynąć na społeczeństwo obywatelskie, trzeci sektor, zarówno w szczególności w Polsce, jak i za granicą? To jest moje pierwsze pytanie. I drugie pytanie, jak skomentuje pan zmiany w trzecim sektorze na przestrzeni ostatnich, można powiedzieć, 20 lat? Pod tym kątem, jakie wyróżniłby pan, myślę, trzy, czy może być więcej, takie punkty kluczowe, takie kamienie milowe, w pozytywnym tego słowa znaczeniu oczywiście, w rozwoju trzeciego sektora w Polsce? Bardzo proszę, panie przewodniczący. Dzień dobry. Zacznę od tego pytania Wydziału Międzynarodowego. Oczywiście funkcję obejmę w kwietniu, natomiast mechanizm w EKS-ie jest taki, że po prawyborach dokonanych w grupie na sesji plenarnej, która będzie w połowie mandatu, jest to już pewna formalność. Oczywiście odbywa się głosowanie, zawsze każdy kandydat dostaje tam jakieś głosy ujemne w tych głosowaniach, ale generalnie rzecz biorąc grupy wzajemnie respektują wybory. Jedna działka, ten zakres mojej odpowiedzialności to jest czysto wewnętrzny, czyli finanse i administracja. Szalenie ważne dlatego, że żeby osiągnąć w tym obszarze finansowym sukces w relacjach z Radą i z Parlamentem Europejskim, trzeba zrobić istotny krok naprzód w odbudowie świadomości decydentów, czyli przede wszystkim posłów do Parlamentu Europejskiego, o znaczeniu społeczeństwa obywatelskiego.
Ich postrzeganie społeczeństwa obywatelskiego jest bardzo różne. Są wspaniali ludzie, którzy dostrzegają znaczenie, potrafią współpracować, potrafią być rzecznikami społeczeństwa obywatelskiego. Są tacy, którzy traktują to czysto instrumentalnie, a więc jak jest wydarzenie robione przez organizację społeczeństwa obywatelskiego, to wpaść, sfotografować się, zadbać o to, żeby gdzieś było. No ale jak już to społeczeństwo ma jakiś interes czy prośbę, to już niespecjalnie może być, a są tacy, którzy po prostu nie rozumieją. W związku z tym to jest cały blok budowy tych relacji z parlamentem, które nie ukrywam, że zostały w ostatnich latach w przypadku EKS-u bardzo zaniedbane. Ten okres od kwietnia 2023 roku do września 2025 z punktu widzenia tej mojej wizji funkcjonowania jest szalenie istotny, dlatego że pierwsza połowa 2025 roku to jest okres drugiej polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. I to oczywiście stwarza możliwość zrobienia ciekawych przedsięwzięć we współpracy z prezydencji, we współpracy z EKS-em, rozplanowania pewnych rzeczy z dużym wyprzedzeniem. Ja od jakiegoś czasu, od czasu, kiedy robiłem opinię wolontariuszy, obywatele budujący przyszłość Europy, próbuję i tych sympatyków w Europie jest coraz więcej, teraz szukamy już sympatyków z poziomu politycznego niedługo, doprowadzić do sytuacji, w której rok 25 zgodnie z tym wezwaniem zawartym w opinii byłby Europejskim Rokiem Wolontariuszy. Mieliśmy Europejski Rok Wolontariatu wtedy, kiedy była polska prezydencja. I ponieważ Polska ma naprawdę czym się pochwalić, jeżeli chodzi o cały obszar wolontariatu, bardzo różne zagadnienia, wolontariat formalny, nieformalny, czyli ten spontaniczny, mamy małe organizacje, mamy wielkie organizacje, mamy miasta, Gdańsk jest teraz europejską stolicą wolontariatu. Mamy piękne przykłady, że współpraca organizacji, które wspierają wolontariat, jest realizowana jakby obok bieżących sporów politycznych. I to żeśmy EKS-owi pokazywali między innymi w Gdańsku, gdzie spotkanie z grupą około 20 organizacji wspierających Ukraińców, gdzie podkreślano świetną współpracę i z wojewodą, i z władzami samorządowymi, i z władzami miejskimi, wbrew potencjalnym oczekiwaniom niektórych kolegów z EKS-u, tam w ogóle nie było wątku, tam nie było polityki. Mieliśmy także, to jest coś i w tym momencie, gdyby nam się udało doprowadzić do tego, że ja mam pewne pomysły, ale to już tak powiem na dalszy etap, doprowadzić do tego, że mamy 25 rok Europejskim Rokiem Wolontariuszy, to w świadomości dużej części sektora, trzeciego sektora w Europie, ze względu na to, że mieliśmy to też w czasie pierwszej polskiej prezydencji i byłoby to doprowadzone wysiłkiem czy staraniami polskich polityków, polskiego rządu. Być może mój pomysł jest, żeby to było robione wspólnie z Tuńczykami, którzy mają w 25 roku drugą połowę prezydencji, to mielibyśmy bardzo, po pierwsze, możliwość jednak kształtowania, popchnięcia pewnych spraw do przodu. Przecież w EKS-ie to dzisiaj się wspomina, że konkluzje z konferencji robionej w Pałacu Prezydenckim w czasie polskiej prezydencji dotyczącej wolontariatu, później zostały wzięte przez polski rząd, zaproponowane do Rady i to był jeden z dwóch przypadków, kiedy tak silnie EKS mógł wnieść swoje konkluzje, przemyślenia do ostatecznego dokumentu Rady Europejskiej. Więc to jest duża szansa do tego, żebyśmy także troszeczkę jakby przebudowywali to postrzeganie Polski przez wiele osób z Europy Zachodniej, które jest kształtowane wyłącznie na podstawie sensacyjnych i często negatywnych doniesień medialnych.
to jest obszar. Teraz te kamienie milowe. Ja muszę na te kamienie milowe jednak patrzeć z perspektywy Związku Harcerstwa Polskiego, ale czyli wielkiej organizacji. Pierwsze oczywiście to był rok, to był początek, czyli ustawa i FIO, gdzie nie oszukując się, większość decydentów w ogóle nie rozumiała. To duża zasługa ówczesnego mojego szefa Jerzego Hausnera, który po prostu to pchał do przodu. Bo to tak trzeba powiedzieć. Jak to zwykle bywa, kiedy buduje się nowatorski projekt, to są tacy, którzy chcieliby ten projekt inaczej zbudować. Zawsze wychodziliśmy z założenia, że trzeba ruszyć. Jak się ruszy, to wtedy będą doświadczenia i można będzie modyfikować. I oczywiście to, co... I to jest teraz, to był początek. Teraz koniec tego okresu, czyli ostatnie lata, to co trzeba zdecydowanie zauważyć, to jest skok, bym powiedział, w górę, jeżeli chodzi o finanse i taka paleta różnych możliwości. Oczywiście wsparcie organizacji harcerskich, program ROHIS, pierwszy program ukierunkowany na organizację. Ja za chwilkę powiem, bo my żeśmy dzięki kryzysowi covidowemu i dzięki wojnie w Ukrainie zobaczyli, że to były dobrze zainwestowane pieniądze publiczne. Bo zobaczmy, co się zdarzyło. Spontaniczne działanie społeczeństwa jest fajne, ale na krótką metę. W pewnym momencie zaczyna to przechodzić w pewien system. Przykładowo, w Warszawie na dworce kolejowe spontan początek to były organizacje, które tam były, czyli organizacje wspierające bezdomnych. Ale skala zjawiska była taka, że one własnymi siłami nie były w stanie tego ogarnąć. Tam dochodziły kolejne rzeczy. Zaczynał się temat dyżurów, zaczynał się temat wzięcia odpowiedzialności, no bo a co będzie, jak ktoś z dyżuru wypadnie z różnych powodów? Kto zapewni dalej funkcjonowanie punktów? Przecież były Kraków przykładowo, tam było kilka punktów. Do dzisiaj są dwa punkty. I to wszystko w pewnym momencie musiała wziąć struktura. I ZHP zapewniał taką strukturę jakby wpojoną przez lata, przez system kształcenia, przez system organizacji, przez wartości, obudowaną poczuciem odpowiedzialności, także tym, że jeżeli świadomością instruktorek, instruktorów, że może się zdarzyć, że ktoś wypadnie z ważnego powodu, że wtedy trzeba to załatać ekspresem, że ktoś musi zostać być może dłużej. I to pokazuje przy COVID-zie także, jak się spojrzy na działania chorągwi stołecznej ZHP, to przy tak prostej czynności, jak wydawałoby się, jak maseczki, ale tam zbudowano ciąg. Nie czekano na jakieś wsparcie władze publiczne, szukano sponsorów, którzy dostarczą surowiec. Szyto w sposób zdecentralizowany, bo przecież maszyny do szycia różnie były w domach, zbierano te maseczki i dostarczano w pierwszych dniach do finalnego odbiorcy, którym były szpitale, którym po prostu gdzie nie było maseczek tych jednorazowych, tak jak w tej chwili normalnie idzie. Ale to może zapewnić duża organizacja oparta o strukturę i oparta o wzajemne zaufanie ludzi, którzy są w tej organizacji. Zaufanie, że jak ktoś mówi, że od godziny X będzie coś, to będzie. Że wtedy pod to zaufanie można budować następne ogniwo, choćby rozmawiać, jeżeli ktoś mówi, że ma surowiec, to wiedząc o czasie produkcji, można już obiecać szpitalowi, że w określonym czasie ileś masek przyjedzie. I to słowo na słowo, zasada na słowie harcerza jest realizowana. Teraz, co było w środku? To takie spojrzenie. Ja w środku tego okresu obserwowałem w pewnym momencie takie zderzenie.
co to, tak bym trochę uprościł, ale no, co to są NGOs? I były oczywiście próby wypchnięcia z tego pojmowania takich dużych organizacji jak ZHP czy Ochotnicze Straże Pożarne. Próby kładzenia nacisku, że takie super ważne to są organizacje parasolowe. Rzeczywistość pokazała, że znaczy po pierwsze ci, którzy to lansowali w pewnym momencie troszkę otworzyli oczy i się to skończyło. W tym tej całej polecie każdy ma do odegrania ważną rolę i nie ma jakiejś konkurencji, może być współpraca. Małe organizacje odgrywają bardzo ważną rolę w środowiskach, w których działają. Wchodzą najczęściej w obszary niszowe, gdzie po prostu są prostą reakcją na problemy, które się pojawiają. Parasolowe organizacje są potrzebne pod warunkiem, że swoją rolę traktują jako reprezentacja swoich członków, a nie stają się jakby samodzielnymi bytami. Czyli w strukturach parasolowych musi być tak, że parasolowa struktura coś daje. Coś daje swoim członkom, bo inaczej za wcześniej czy później członkowie postawią pytanie, po co jest parasol. I to jest coś, co było w środku tego 20-letniego okresu, gdzie były dyskusje, ale się to... Myślę, że już w tej chwili jest tak ukształtowane, że jest generalnie powszechne zrozumienie różnych ról, różnych podmiotów. To tyle teraz. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie zarazem. Ja pozwolę sobie krótko skomentować. Po pierwsze, że pomysł roku wolontariatu. Ja uważam, że jest to znakomity pomysł. Jeżeli raz się udało sukcesem coś takiego przeforsować, to roztropność nakazuje, żeby raz utartą skuteczną ścieżką pójść po raz kolejny. Więc ja tutaj ze swojej strony myślę, że mogę zadeklarować śmiało jako przedstawiciel wprawdzie pewnej organizacji parasolowej, ale mam nadzieję, że tutaj moje poparcie nie zostanie odrzucone, że my jako Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej na pewno ten pomysł poprzemy i też może z panem dyrektorem Molińskim się pewnie będziemy kontaktować. Może tutaj ze strony Kancelarii Prezesa Rady Ministrów również znajdzie się poparcie tej inicjatywy. To jest jakby mój pierwszy komentarz, a drugi to kwestia organizacji parasolowych, wątek, który pan przewodniczący wywołał. Ja myślę, z mojego punktu widzenia może to wywołać jeszcze jakąś dyskusję. Widzę, że się pani prezes Małgorzata Bogusz też już zgłasza, zaraz jej oddam głos, że tutaj jest może dobra analogia, tak jak związki pracodawców reprezentują pracodawców, a związki zawodowe pracowników, to tak samo należy myśleć o pewnych organizacjach parasolowych. Jest to pewne zrzeszenie, które daje większą siłę, które jest w stanie koordynować te organizacje, żeby występować z wspólnymi projektami, dawać im z jednej strony wewnętrzne kompetencje, szkolenia, informować ich o zmianach regulacyjnych. Z drugiej strony głos organizacji pozarządowych jest dużo mocniej słyszany, jeżeli są zrzeszone. My jako KIPR występowaliśmy na przykład do Ministerstwa Edukacji i Nauki o zmiany w tej ustawie, która została zawetowana. Udało nam się częściowy sukces wtedy osiągnąć, jeżeli chodzi o edukację domową. To pokazuje, że takie zrzeszenia duże również są potrzebne i myślę, że tutaj nie ma pewnego sporu, tylko jest pewna dobra współpraca oczywiście z poszanowaniem obu obszarów, ale już nie przedłużam, oddaję głos pani prezes Małgorzacie Bogusz, bardzo proszę. Dziękuję panie dyrektorze. Ja tak pokrótce ad vocem, troszeczkę tak do zgłoszenia się sprowokował mnie pan dyrektor Moliński, ale o tym na sam koniec. Tak w stosunku do tego, o czym powiedział przewodniczący Pater. Otóż ja sama kieruję organizacjami pozarządowymi od 17 lat. Są to małe organizacje pozarządowe, bardzo mocno wyspecjalizowane, mające pod swoim obszarem głównie edukację w zakresie obszaru ochrony zdrowia, przygotowywanie raportów, analiz dotyczących poszczególnych elementów funkcjonowania tego obszaru, również działającego, i tutaj znowu uśmiech do
pani Justyny, również w obszarze dotyczących właśnie przeciwdziałania uzależnień i tak dalej. Stąd tutaj dosyć ekspresyjnie zareagowałam na tą naszą wymianę zdań. Niemniej rzeczywiście jest tak, że wielkie organizacje pozarządowe, takie jak ZHP, które rzeczywiście, czy też właśnie Ochotnicze Straże Pożarne, które rzeczywiście był taki moment w historii, gdy były krytykowane, ich miejsce powinno być szczególnie mocno podkreślane jako taka bardzo duża wartość funkcjonujących organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które ma swoje wartości, które ma strukturę i które w każdej sytuacji, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, jest w stanie bardzo profesjonalnie, sprawnie zadziałać. Tak to się wydarzyło w przypadku konfliktu na Ukrainie i to jest fakt. Mówię o tym również dlatego, że ja ze względu na fundację, którą kieruję dzięki rodzinie świętej pamięci Juliana Eugeniusza Kulskiego, powstańca warszawskiego, która jest tą fundacją akurat o profilu patriotycznym, jak Państwo wiecie, jest to organizacja, której korzenie mają miejsce w Stanach Zjednoczonych. I tak z takiej szerszej dygresji przejdę do tego, o czym mówił pan dyrektor Moliński. Otóż organizacje skautowe, które również w Stanach Zjednoczonych funkcjonują jako NGOsy i są w ten sposób rejestrowane, mają niezwykle istotną wartość dla amerykańskiego systemu współpracy właśnie sektora, trzeciego sektora. Jest to niezwykle ważne. One są traktowane jako jak najbardziej istotne właśnie takie te duże, skonsolidowane organizacje. Zresztą to taki pewnego rodzaju benchmark dla organizacji europejskich. Inna sprawa tyczy się tego, w jaki sposób sektor NGO jest traktowany z punktu widzenia formalnego i prawnego w Stanach Zjednoczonych. My teraz w ramach naszej organizacji, czyli Fundacji Kulskich, budujemy, już tworzy się właściwie już w tym momencie podmiot lustrzany, czyli Fundacja Kulskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ze względu przede wszystkim na kwestie dotyczące transparencji środków finansowych naszych donatorów ze strony amerykańskiej. W Polsce takich rozwiązań, jak Państwo doskonale wiecie, nie ma. I tutaj przechodzę płynnie do tego, o czym mówił dyrektor Moliński, że tutaj ta kwestia transparentności, kwestia wydatkowania środków, zwłaszcza z środków przekazywanych z charity zbiórek, od prywatnych donatorów, jest kwestią, która rzeczywiście w Polsce powinna ulec poprawie. Funkcjonując przy okazji konfliktu zbrojnego, również będąc odbiorcą środków finansowych ze Stanów Zjednoczonych, my musieliśmy bardzo mocno tę kwestię rozwiązywać, współpracując z amerykańskimi naszymi kolegami, którzy posiadają tax number, po to, żeby móc te środki przyjąć, po to, żeby móc je transparentnie przekazać jeden do jednego na pomoc dla czy uchodźców, czy na pomoc dla samej Ukrainy, kupując sprzęt medyczny, sprzęt wojskowy, wysyłając produkty lecznicze i tak dalej. O tych kwestiach dotyczących, jak to się jeszcze robi z wysyłaniem produktów leczniczych w Polsce, to już byłaby, już drugą debatę debatowałam razem z ekspertami z ochrony zdrowia, więc Państwu pozwolę sobie tego wątku nie rozwijać. Niemniej konkludując, ja jestem wielką zwolenniczką, trochę ze względu też na moją wiedzę i już doświadczenie działania NGO-su na rynku amerykańskim i współpracy z nimi także, ja jestem wielką zwolenniczką doregulowania przepisów w Polsce również w ten sposób, aby naprawdę nie kładły się jakimkolwiek cieniem na wizerunku organizacji pozarządowych działających w naszym kraju, bo jest to problem, jest to wyzwanie i powinniśmy jak najszybciej próbować to wyzwanie zaadresować dla dobra po prostu rozwoju trzeciego sektora w Polsce. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani prezes, już zostało nam niewiele minut. Tutaj widzimy, że wyzwań zarówno regulacyjnych, jak i faktycznych jest bardzo wiele, więc debata jest oczywiście ważna, ale to jest pewien zaczyn, myślę, zaczątek pewnych przyszłych projektów i inicjatyw, które już się tutaj rodzą. To jest tym bardziej cenne. Ja bym teraz bardzo prosił każdego z uczestników tej debaty takie krótkie podsumowanie. Myślę, że najlepiej, żeby każdy z uczestników odpowiedział na takie pytanie, co w przyszłym roku, czyli jakie będą największe wyzwania trzeciego sektora i jak należy na nie odpowiedzieć. Ja bym bardzo prosił, nie wiem, ktoś się pierwszy zgłasza do tej wypowiedzi, widzę, że pani prezes ma podniesioną rękę, o, to było jeszcze, rozumiem, stare podniesienie.
Pan dyrektor, pan przewodniczący, pani przewodnicząca? No to w takim razie może ja o pani przewodnicząca. Nie wiedziałem, że na panią można liczyć. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Ja odnosząc się też szybciutko do ostatniego wątku poruszonego przez Gosię a propos też tej transparentności, uważam, że my niestety nie jesteśmy Ameryką. No trochę nam brakuje. Myślę, że też w obszarze standardów, ale też funduszy i w ogóle całego systemu, więc trzeba być transparentnym, ale bez przesady. W Polsce to się źle kojarzy ze względów, powiem to głośno, politycznych. Natomiast jakby są rozwiązania, które ja raczej jestem zwolenniczką ujednolicania i uproszczeń w zakresie w ogóle sprawozdawczości, bo w Polsce to również jest tak trochę za bardzo przekręcone. Ale odnosząc się do naszej dzisiejszej debaty, z perspektywy tego, o czym mówiłam, ja zachęcam wszystkich, żeby te pieniądze unijne brać w sposób rozsądny i żeby współpracować między sobą. To jest taki bardziej mój apel do środowisk pozarządowych, bo faktycznie dużo nam się udało przy okazji programowania osiągnąć na poziomie współpracy i to jest ta wartość, której nie było wcześniej. I to trzeba pielęgnować, bo jako sektor również mamy konkretne misje do zrealizowania i faktycznie jesteśmy w stanie się porozumieć w różnych bardzo konfiguracjach. Dzisiaj nie ma tutaj OFOP-u z nami, ale Szymon, wiesz, że są też takie spotkania, gdzie potrafimy jako WRZOS, OFOP-ki ze sobą po prostu rozmawiać, czy też inne środowiska, bo tych środowisk jest więcej. Wiecie, no my jakby zrzeszamy, że jako te największe organizacje, tam jeszcze jest Polska Zielona Sieć, też się ujawnia jako też taka grupa właśnie organizacji też w tym duchu zielonej bańki, gdy tak się wyrażę. Więc myślę, że to jest moje takie przesłanie i to będzie też wyzwanie, bo współpraca w trzecim sektorze, gdzie każdy jest temperamentny i gdzieś tam ma swoje jakieś interesy, bo to wiecie, jesteśmy grupą jakby też jednak reprezentantów, rzeczników, no to jednocześnie będzie ta współpraca, będzie też pewnym wyzwaniem, ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. I skorzystam jeszcze i chciałabym wszystkim życzyć wesołych świąt, bo nie wiem, czy jeszcze będzie taka okazja, czy nie. No i szczęśliwego Nowego Roku, jak to mówią. Dzięki. Bardzo dziękuję. Justyna, myślę, że jak jest to takie powiedzenie brać, nie kwitować, no to w przypadku środków unijnych można to chyba syntezować jako brać, ale kwitować i transparentnie się rozliczać. I tak chyba to wyzwanie można w jednym zdaniu zamknąć. Ja bym może teraz prosił pana dyrektora, żeby on to z takiego lotu ptaka jako osoby, która jakby też cały trzeci sektor ma, że tak powiem, opiece, przedstawił, jakie są z jego punktu widzenia wyzwania na najbliższy rok, czy główne wyzwanie na najbliższy rok. Tak, myślę o przyszłym roku, to jeszcze cały czas mam w tle uwarunkowania takie ważniejsze, czyli wojnę na Ukrainie i myślę, że wyzwania dla NGO-sów są związane również z tą sytuacją polityczną. Po pierwsze, bardzo ta skala tej pomocy była bardzo imponująca, ale ona też trochę wpłynęła na takie bieżące funkcjonowanie organizacji pozarządowych, troszkę je zaburzając. Między innymi wiele organizacji spożytkowało różne swoje zasoby, które służyły im do takiej bieżącej działalności na kwestie pomocy, tak, czyli na takie działania nadzwyczajne, których wcześniej nie planowali. Te zasoby będzie trzeba teraz uzupełniać i odbudowywać. To jest jedno takie wyzwanie. Na pewno z kwestii też tego konfliktu na Ukrainie możemy przekuć w jakiś taki rozwój dalszy organizacji pozarządowych w Polsce, a zwłaszcza w rozwój wolontariatu. Znaczy byłoby bardzo dobrze, jakbyśmy chociaż część tych wolontariuszy, którzy w czasie napływu uchodźców z Ukrainy do Polski po raz pierwszy włączyli się w jakieś działania charytatywne, wolontariackie i zaliczyli takie swoje pierwsze w życiu epizody, byłoby dobrze, jakbyśmy chociaż część tych ludzi namówili do tego, by oni na stałe się włączyli w działalność społeczną. Już niekoniecznie w NGO-sach, tak? Niekoniecznie jako członkowie czy tacy bardzo aktywni działacze, ale gdyby ci ludzie byli skłonni od czasu do czasu w jakiś wolontariat się włączyć, czy chociażby śledzić działalność NGO-sów i brać udział w różnych projektach, odpowiadać na oferty organizacji pozarządowych, to myślę, że byłoby bardzo dobrze i tutaj w tym kierunku możemy też podejmować działania. Będzie to może spójne też z tym planowanym Europejskim Rokiem Wolontariatu. To taką klamrą możemy zamknąć. Bardzo dziękuję panie dyrektorze, czyli wyzwanie to jest wojna na Ukrainie, czyli jak ten początkowy zryw społeczny, jak wykorzystać tę energię, żeby ona została, jak to ognisko
doprowadzić, żeby nie zgasło i też tak jak nawiązując tutaj do wypowiedzi pana Krzysztofa Patera, który tutaj mówił o znaczeniu struktur, jak z tej wielkiej spontanicznej energii stworzyć pewien ład, który zaprocentuje na przyszłe lata, a nawet na przyszłe pokolenia. Ja bym teraz prosił jeszcze panią prezes Małgorzatę Bogusz o krótkie podsumowanie. Na koniec oddam jeszcze głos panu przewodniczącemu Krzysztofowi Paterowi. Bardzo proszę, pani prezes. Dziękuję. Ja bardzo krótko, nawiązując też do moich przedmówców, partykularyzmy, interesy partykularne poszczególnych środowisk NGO-sów, oczywiście one będą, są i musimy się przyzwyczaić, że one będą funkcjonować. Niemniej cały trzeci sektor, zwłaszcza jeżeli chodzi o wyzwania, które ja uważam za bardzo kluczowe, związane z wojną w Ukrainie, do tej pory spełnił swoją rolę. Mam nadzieję, że dzięki środkom również unijnym, myślenie długofalowe o tym, w jaki sposób sprzyjać tej przyszłej odbudowy Ukrainy, chociaż my nie wiemy, czy ta wojna potrwa pół roku, rok, pięć lat czy dłużej, jest to jedno z najbardziej kluczowych wyzwań dla funkcjonujących zarówno małych organizacji pozarządowych, jak i bardzo dużych ich struktur, jak i też parasolowych organizacji, które też, tak jak doskonale tutaj wszyscy Państwo wiecie, potrafią ze sobą w kluczowych sprawach współpracować. Też oczywiście wesołych świąt życząc i dobrego nowego roku. Wydaje mi się, że to chyba dla nas wszystkich ten rok był bardzo intensywny, trudny, ciężki, ale oby następny był szczęśliwszy i lepszy. Z tymi słowami Państwa zostawiam. Bardzo dziękuję Pani Prezes, Panie Przewodniczący. Bardzo proszę. Okej, działa. Niestety wojna w Ukrainie, boję się, że może generować wiele zjawisk, czy można powiedzieć powtórki. Być może czytamy o tym, że Rosja nie zrezygnowała z ataku na Kijów, czyli generalnie rzecz biorąc musimy żyć ze świadomością, że być może fala uchodźców ponownie pojawi się na polskiej granicy. Nie tak masowo z dnia na dzień jak w lutym, ale może się pojawić. To, co pan dyrektor mówił, w tej chwili władze publiczne już wiedzą, jaka była reakcja trzeciego sektora, kto był w stanie natychmiast ruszyć, kto ruszył. Te utraty zasobów, które, bo to było tak, to było spontaniczne i nikt nie pytał. My w ZHP też żeśmy nie pytali, czy jak wywozimy w lutym łóżka, które zabierają strażacy z magazynów, dlatego że już jedzie, a to było w Kujawsko-Pomorskim, dzwoni wojewoda, potrzebnych jest kilkaset łóżek, bo jedzie pociąg z uchodźcami. Więc my żeśmy przygotowywali sprzęt, strażacy go zabierali i nikt nie pytał, czy my go dostaniemy, kiedy dostaniemy, nikt nie liczył, nie kwitował i tak dalej. To był cały spontan. No ale w tej chwili ten spontan pokazał, że trzeba jakby odbudować. I oczywiście muszę powiedzieć, że generalnie jest dobrze. To znaczy latem było jeszcze, wojewodowie tak nie chcieli z własnej inicjatywy czegoś robić, dostali sygnał z KPRM-u i po pierwsze przyjęli, że to trzeba zrobić, czyli trzeba odbudować bazę, choćby dlatego, że potrzebna nam akurat była na akcję letnią, a po drugie, że nie powinni się bawić w aptekarzy, bo może się taka sytuacja pojawić w przyszłości i lepiej jest teraz oddać więcej niż mniej. I to fajnie poszło. Ale oczywiście trzeba trzeba dokonać przeglądu. Być może były organizacje, które przeznaczyły na to po prostu brutalnie mówiąc zasoby finansowe. I teraz, jeżeli te zasoby finansowe nie zostaną im odbudowane, żeby mogły prowadzić bieżącą działalność, to padnie, jeżeli będzie sytuacja kryzysowa, to ich po prostu nie będzie. Także
To myślę, że w takich relacjach organizacje, władza publiczna jest wciąż do sprawdzenia, do zmonitorowania. Nie powiem z marszu czy do zrobienia, ale czasami lepiej jest poświęcić dużo energii, żeby sprawdzić, nadrobić zaległości, które mają wymiar 3%, niż później ryzykować, że świadomość, że ktoś się załapał na te 3%, którym, gdzie czegoś nie odzyskał, spowoduje spadek zapału u innych. No i druga rzecz na poziomie europejskim to co robimy z European Center for Volunteering, z Volunteer Europe, czyli budujemy krok po kroku świadomość, a myślę, że tak już od drugiego kwartału to także na poziomie polskim ten europejski rok wolontariuszy. Zobaczcie, co się stało po europejskim roku wolontariatu. W różnych miejscach w Polsce, mniejsze, większe miejscowości, pewne jakby jednostki samorządu terytorialnego doceniają ludzi, robią różne gale, różne plebiscyty. To jest szalenie zdecentralizowane. Tego nie było. Ten impuls, który poszedł związany, oczywiście to nie jest tak, że w całej Europie jest, ale u nas w Polsce to naprawdę był duży impuls i nam jest potrzebny drugi krok, mocny, duży drugi krok. Ja w tej chwili mam nadzieję, że uda mi się to mocniej wzmacniać, bo oczywiście świat jest obudowany tytułami, tytuł wiceprzewodniczącego EKS-u daje pewne możliwości nieformalnych rozmów, a ponieważ to jest jakby sprzężone, to jest moja opinia, gdzie jest to wezwanie. Współpracuję w tej chwili jak z ramienia EKS-u z European Center for Volunteering. To jest europejska platforma skupiająca wolontariuszy, wolontariackie organizacje, która wtedy, kiedy był rok wolontariatu, odegrała szalenie istotną rolę, bo zbudowała taki sojusz i właściwie wszystkie liczące się europejskie organizacje współpracowały ze sobą w ramach pewnej koordynacji realizowanej przez European Center for Volunteering. Także myślę, że te dwie rzeczy, bo nie oszukują się, trzeci sektor, wolontariat, to są rzeczy ze sobą szalenie sprzężone. A ludzie potrzebują docenienia. I w układzie indywidualnym, i w układzie takim bardzo globalnym, i ten rok wolontariatu jest szansą. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja tutaj jeszcze może ze swojej strony powiem, jakie ja dostrzegam wyzwanie. Myślę, że wyzwaniem, w którym powinien zmierzyć się w zeszłym roku trzeci sektor, będzie inflacja też wynikająca z wzrostu cen energii, który tutaj jest spowodowany barbarzyńską agresją Rosji na Ukrainę i jej skutkami przede wszystkim. I to jest, myślę, coś, na co trzeci sektor będzie musiał odpowiedzieć. Organizacje pozarządowe, gdzie wynagrodzenia są niewielkie, gdzie wynagrodzenia są często, że tak powiem, zafiksowane na pewnych starych wskaźnikach z umów zawieranych już jakiś czas temu, te organizacje pozarządowe mogą mieć problem, żeby odpowiedzieć na to wyzwanie. I myślę, że wszyscy jako trzeci sektor powinniśmy myśleć, co z tym wyzwaniem zrobić. Ale to pytanie zostaje bez odpowiedzi. Chciałbym krótko podsumować tę debatę. Podziękować przede wszystkim wszystkim uczestnikom, czyli pani Justynie Ochędzan z Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej, panu dyrektorowi Tomaszowi Molińskiemu z reprezentującemu Komitet do Spraw Pożytku Publicznego, dyrektorowi z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani prezes Małgorzacie Bogusz, tutaj z jednej strony z Fundacji Kurski, z drugiej strony z Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych, jak również reprezentującą EKES, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Myślę, że wybrzmiało tutaj bardzo dużo ważnych rzeczy, ważnych pytań, ale też parę projektów i działań, które teraz tylko należy podjąć, żeby przyniosły dobry owoc. Chciałbym na podsumowanie koniec życzyć wszystkim świąt Bożego Narodzenia, zdrowych, owocowych, rodzinnych, szczęśliwego Nowego Roku oraz jeszcze podziękować darczyńcy, dzięki któremu to wydarzenie się odbywa i poinformować, że debaty sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, a debata była zatytułowana Wezwania i perspektywy dla sektora NGO w 2023 roku. Raz jeszcze wszystkim bardzo dziękuję, życzę miłego dnia i wszystkiego dobrego na przyszły
rok. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.